W pierwszej linijce opisu znajduje się konkurs na Dragon Lore wartą 4000 zł, więc wbijaj w opis. A dziś na odcinku mam dla was do rozdania Glog 18 żywioł wody, więc by go wygrać zostaw like, a najlepiej dobijcie ich tutaj 3000, zostaw komentarz z trade linkiem oraz suba z dzwoneczkiem. Łapka w górę! Cześć! Witam serdecznie, ja jestem Yoshi i to jest kolejny odcinek. Nie deptajcie go! Nie deptaj, przestańcie go deptać! Przestań go deptać! Rozsuńcie się! Dobrze ci tak! Jest ze mną Kifi, trochę już martwy, ale jeszcze ciepły. Jest ze mną biznesmen. Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, jesteś ten biznesmen w odcinku Yoshiego. Jest ze mną strolowany. Dzień dobry! No i już nie żyje. I twoja łapka w górę! I twoja łapka w górę też może być pod tym odcinkiem! Słuchaj, teraz, w tym momencie, słuchaj, nas jest czterech tutaj, was jest troszeczkę więcej, więc zostaw łapeczkę w górę. Niech będzie tutaj 3000 łapek w górę. Oto pierwsza osoba, która była pod ostatnim odcinkiem. Oto trzy osoby, które ostatnio zasubskrybowały kanał. No i co się chowasz w trawie? I lecimy w takim razie. Nie. O, futryna została uwolniona. Chodź, no, Kifi, cześć, chodź Kifi, daj mi swoją łapkę w górę. Psią łapeczkę. Ale musisz do góry spojrzeć. O, jestem hardcorem, patrzcie. Ale Yoshi. Czekajcie. Yoshi, tutaj, odwróć się. Czekaj, bo ja tutaj polskie memy odtwarzam. Poczekaj sekundę. jestem hardcorem. Coś mi nie wyszło, dobra. Halo, Kifi. Odwróć się. No? Odwróć się, spójrz w górę. No ty sobie chyba jaja jakieś ze mnie robisz. Dobra, czyli tu jest czysto. Tutaj nikogo nie było. O. O. Tak, tutaj nikogo nie było. Jezu, ale tu jest labirynt dziwny, boże. Dobra. Biznesmen. O kurde. No. Ale darkroom. Jakby ktoś się tutaj ukrył, to by go w ogóle widać nie było. Nie, dobra, byłoby widać, ale... Ja się ukryłem tak, w takim miejscu, że mnie nikt nie znajdzie. Dziękuję za subskrypcję. Kurde, kolejny, ale tu jest tych darkroomów. Jezu, ale Yoshi, naprawdę. Ty już jedną podpowiedź dostałeś, prawda? No wiem, stary, ale tu jest tyle darkroomów, że ja normalnie aż cały zadowolony siedzę. To dam ci drugą jeszcze. No tak, chcesz? Daj mi drugą. To oczywiście, przyjacielu. Wykorzystaj połączenie pierwszej podpowiedzi z drugą i pomyśl sobie o tym, że na strychu też coś może być. Strychu, o kurde. Na strychu. Czekaj, bo ja... Że... Ile? O kurde. Ja lubię chodzić po strychu. Okej, dobra, wiem. Teraz widzisz, gdzie jestem. Tak, teraz widzę. Lewitujesz w powietrzu, jesteś lewiatanem. Lewiaton! Ale to jest śmieszne, co nie, panowie? Słuchajcie, sklepy się nazywają, nie wiem, Żabka, Biedronka. Tutaj Lewiaton jest taki. Co to w ogóle ma znaczyć? Dlaczego nazwali no sklep? To nie jest sklep Family Friendly. Ej, tak? Ktoś biega po dole, po schodach chyba. Po a my dole? Na górze siedzimy. A co się rymuje z dole? AWP Dragon Lore! AWP Dragon Lore, które macie do wygrania w giveaway'u! Strollowany nieładnie tak. Chwila. Ej, ale mnie przeknąłem. Tylko jedno ci w głowie. Tylko jedno ci w głowie. A co się rymuje z trotyl? Nie wiem. Pedofil. No. O kurde! Nie! A wiesz co jest... O! Hej. O kurde! witam cię, Kifi. O kurde, rzeczywiście kwadracik taki ładny. Widziałem cię, Yoshi. No ja cię ciągle słyszę, gościu. Pijesz mnie, ku prawie. Ja cię ciągle słyszę. No bez jaj! Trollowany. Ten nóż to akurat ja, Yoshi. Siedzi w skrzynce. No nie! Biznesmen w krzakach. No halo! On tu gdzieś jest! No nie! No nie! No nie, masakra. Ja lubię takie ciężkie. Ja okay, nie mogę! Okay. A tam jest kampa, dobra. Ej! Ja jestem na innej mapie! Co ty gadasz, gość? Jestem tu. W jakim... Jestem widzę, w mieście. Widzę. To ja. Dziabę sobie nożem. No i sobie dziabę, no i czekam aż ktoś tu po mnie przyjdzie. Ej, ja nie mam autobaha, ty ja sobie uciekać. Przecież masz. Nie mam. Masz. No, strollowany, chodź do mnie, ja to sobie tak dziabę, no chodź. Strollowany. No. Jeśli... No.
No kurde, czemu za mną nie biegniesz, stary? Bo ja nie wiem, gdzie ty jesteś. No na trawce jestem sobie. Na żywopłocie. Na żywopłocie jestem. Przyjacielu. W jakim żywopłocie? No patrz, o tutaj, widzisz mnie? Pyk. Cholera jestem. O kurde. Ej, patrz, stój, nie bij mnie, nie bij mnie. Ja ci coś pokażę, patrz, chodź, chodź. Chodź za mną. Patrz. Sobie lecimy. No. No i patrz, i tutaj teraz, chodź. Patrz, plac zabaw, czyli to, co lubisz najbardziej, nie? To mi mistrzu. I patrz. I zdradzę ci pewien sekret. Ale ja nie mogę na to żywo podchodzić. No jak nie możesz? No i co teraz? No i nic. No i mnie już nie znajdziesz. Ach! Ale ty jesteś ciul, nie? Kurde na materiale. Ale ty jesteś ciul. Tak sranie z ciebie, naprawdę. Ostro, ale ty tak skaczesz w tym żywopłocie. O co chodzi? Dobra, jest tam. Ale jak ty tam szedłeś? Tak mniej więcej. Szkoda gadać, no. Nie wiem, nie wiem. Po prostu klikałem wszystko, co się da i... Chodź, wyleć z tym. Ty na długich klipach gracie. Nie. Po prostu wychodzimy z czegoś, z czego się wyjść nie da. No, ja wyszedłem wcześniej... O kurde, stój! Nie ruszaj się! Nie ruszaj się! Aaaa! Kurde! Miszu! O! Ja się widzę. No, widzę. Kifi! Kifi, co ty robisz? Ja sobie skaczę, bo... Jezu! Sam nie wiem, powiem wam. Przyjacielu! Kifi, na budynku była drabina. Nie wiem, czy widziałeś. Widziałem, ale coś czuję, że jak podszedł do tego śmietnika, to też może być ciekawie. A! Zobacz, że mnie teleportuje, czy coś? Oj, tak, Kifi, to co? Nie, wygrałem! Kifi, to jak wracasz do domu z miasta, to skakujesz do śmietnika i nagle jesteś w domu, tak? Runda kolejna, moi drodzy. Ja sobie pójdę w miejsce, które widzieliście na początku. Całkiem możliwe, że też na miniaturce ono będzie, bo jest dosyć ciekawe. Więc ja sobie... Co znalazłeś? Jezu. Znaczy, kolana mnie strasznie zabolały. Tak troszeczkę. Polski film wyszedł? Nie, właśnie nie, ale też to słyszałem i mnie to zaniepokoiło troszkę. Gdzie wy jesteście? Uwolnijcie mnie już! Nie. Tu nadal jestem w zamknięciu. Nie wiem, czy to dobry pomysł. Kto wie? Drodzy. O! Ale dobra. Do może... O, siema. To tam cześć. Biznesmen, cześć. Ale masz fajne oczy. Ty też masz fajne oczy. A? O Jezu, jak tu ciemno. Wiesz jak stąd wyjść? Gdzie wy jesteście? Okej. Okay. Czekaj. Okej, okay. Już możesz. Jest off. Jest kifuś. A kto tutaj siedzi? Gdyby nie twoja czerwona kosa, którą widać z daleka. Serio moją kosę było widać? Tak, twoją kosę tak się świeciła. Ja nie mogę! No dobra, no to mam kogoś do podpowiadania teraz. Biznesmen na dachu. No, podpowiedź niezła. Trzeba powiedzieć, gdzie jest. Hej, widzę. O Jezu, biznesmen, co ty robisz? A powiem ci, że stronowany, no normalnie, kurde, jakbyś się narodził, jakby było 7.20 dokładnie. O nie, już jestem bezczelny. 7.20? Ale ty stronowany jesteś głupi. Wiesz, że on by nie poszedł tam. Ej, wskakuj tam, na prawo, Strolek. Na prawo. No! Wróć! To on jest na dachu. Więc radzę ci się ukryć szybko. Strolek, taka kampa była obok ciebie. Tak? No, bez kitu.
No jestem na żywo płocie. No i teraz tak, musisz iść po nim tak troszeczkę. Biznesmen, mówię ci stop. O! No więc, no cóż by tutaj powiedzieć? To by było na tyle w takim razie. Dziękuję serdecznie za uwagę, za oglądanie. Wbicie na kanały chłopaków tutaj, dokładnie tak. Nie zapomnijcie o giveawayu na Dragon Lore. Możecie jeszcze udostępnić ten film na swoim Facebooku, ale to dla widzów plus. Tak, dla widzów plus, dla takich prawdziwych, którzy wspierają kanał. Dobra, więc to by było na tyle. Trzymajcie się i cześć! Pa, pa! Pa!